Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magent. Witam szanownych Państwa w kolejnej recenzji nowego okrętu premium, który w zasadzie możemy zdobyć za darmo. Nie jest to tier wysoki, bo to tylko szóstka, brytyjski lekki krążownik, którego odpowiednik w zasadzie mamy w drzewku panazjatyckim, także nie jest to w absolutnie pozycja obowiązkowa, jeżeli chodzi o dostępne okręty. Oczywiście, jeżeli chce ktoś mieć taki okręt, to można go mieć bez większego problemu, ale czy ten okręt jest warty grindu, jak nim grać, jak go zrobić, żeby to się w miarę kupy trzymało, zaraz wam powiem. I czy warto sobie ten okręt wybrać. A jeżeli już wybraliście, to czy jak nim grać, żeby się grało dobrze. Także przejdźmy do mówienia parametrów. Przypominam, jesteśmy na tierze 6. Dido ma tylko 14,1 km zasięgu, także nie jest to dużo. Dział mamy co prawda 10, ale to są działa kalibru 133 mm. Wymaksowany pod szansę na pożar, czyli plus perk plus sygnały, mamy 10% szansy na pożar, także no nie jest tak tragicznie, ale przy takim reloadzie mogło być troszeczkę lepiej. Fakt faktem, mamy tutaj mały kaliber, także raczej więcej z tego nie wydusimy. Artyleria obraca się o 360, także możemy szybko sobie zmieniać stronę, jeżeli walczymy w jakiejś tam bliskiej odległości z kilkoma okrętami, no myślę, że więcej niż z dwoma to nie damy rady. Co więcej, uzbrojenie główne to również są dwie wyrzutnie torpedowe, trzy rurowe, torpedo zasięgu 8 km, damage maksymalny niecałe 16 tysięcy, czas reakcji 8,2 sekundy. Długo? Tak średnio bym powiedział. Jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, za bardzo wyboru nie mamy. Mamy grupę naprawczą, na drugim slocie mamy ogień przeciwlotniczy. Niestety nie możemy go zamienić na hydro, a wielka szkoda, bo hydro by na tym okręcie się przydało dużo bardziej. No i na trzecim dostępnym slocie mamy generator dymu, ale takiego dymu jak na brytyjskich dedeczkach, czyli w dużej ilości mamy tego dymu, jeżeli chodzi o liczbę ładunków. Szybko nam się przeładowuje to wszystko, ale krótko stoi zasłona dymna, także no coś za coś. Wymusza to dosyć specyficzny rodzaj grania, biorąc pod uwagę, że jeszcze tu mamy ten reload 8,5 sekundy, a dym utrzymuje się przez 35 sekund, także za dużo z tego dymu sobie nie postrzelamy, więc trzeba to mieć na uwadze. Do tego dochodzi jeszcze dosyć krótki zasięg. Co dalej? Wykrywalność okrętu z powierzchni to jest 9,2, z powietrza to jest 5,2, prędkość maksymalna 32,3, także nie jakaś tam wyróżniająca się. No i pula HP niestety no skromna. Ja wiem, że to jest szósty tier, ale tego hapsa nie ma zbyt wiele. Wybaczcie, że tutaj taka lipa jest na razie, jeżeli chodzi o bitwę, którą oglądacie, ale za chwileczkę będzie się działo tutaj trochę więcej. Ja myślę, że opowiem to, co wszystko chcę powiedzieć na temat okrętu, a potem będę mógł dla Was tą bitwę jakoś tam komentować. Te ostatnie minuty są w zasadzie tutaj najciekawsze. Także może niech to się rozkręca, ja pozwolę sobie omówić wszystko, co bym chciał tutaj powiedzieć. Więc tak, 14,1 km zasięgu, reload 8,5 sekundy już mówiłem, pelotka. No, coś tam strąci, jak leci w naszą stronę jakaś grupa samolotów, zwłaszcza z tieru 6, to jesteśmy w stanie jeszcze coś tam powalczyć z tymi samolotami, ale jeżeli tu przyleci coś z wyższych tierów, to już jest spory problem. Co dalej? Może ja wam tutaj pokażę od razu na wstępie kapitana i ulepszenia, jakie wymyśliłem. Tutaj kilka razy się zastanawiałem, jak ten okręt zrobić. Kilka bitew na nim zagrałem, no i wyszło jak wyszło, od razu wam pokażę, jak to wymyśliłem. Więc tak, tu jest Bert Dunkirk jako kapitan tego okrętu. Kapitan jest zbudowany następująco, jak widzicie nie ma tutaj IFHE, mam za to wzięte ciężkie pociski jodunkowo-burzące, które mi zwiększają troszeczkę damage z tych pocisków. Adrenalinka, nie brałem nadzorcy, bo tych ładunków wszystkiego jest i tak dużo, a nie ma tutaj hydro, więc nie jest to jakoś tam istotne. Dymów jest 5, więc w zupełności wystarczy. Przepraszam, 6, 6 dymów jest. 1% szansy na podpalenie, wydłużenie czasu działania materiałów eksploatacyjnych, no i takie tam pierdoły. Widzicie dokładnie, co to jest wzięte. Ulepszenia. Na pierwszym slocie przeżywalność głównego uzbrojenia, na drugim slocie maszynownia, na trzecim slocie dlaczego pelotka? Bo nic sensownego tutaj nie ma. Jeżeli działa kręcą się o 360, to nie warto brać tutaj żadnego ulepszenia na obroty. Celność przy takim reloadzie nie jest aż tak istotna. Torpedy to jest kosmetyka. No a skracanie czasu działania zasłony dymnej specjalnym ulepszeniem też raczej jest bez sensu. Ewentualnie na czwartym slocie, na czwartym można by się pozastanawiać troszeczkę, ale w sumie tam mamy albo grupę naprawczą, czy tam kontrolę uszkodzeń, albo przestawienie steru, więc lepiej tutaj korzystać z przestawienia
steru, jeżeli chcecie grać bardziej w ruchu, ale jeżeli chcecie grać tak bardziej stacjonarnie, jak ja wam tutaj będę proponował i jak ja grałem, to jednak wolę kontroler łóżkowy. No i cóż, w międzyczasie widzicie, że powolutku się to rozkręca, także to, co ja wam omówiłem takiej suchej teorii na temat okrętu, to już chyba było wszystko. Pokazałem wam kapitana i ulepszenia, także możemy przejść do tego, jak grać tym okrętem i czy gra się nim dobrze. Także pozwolę sobie już przejść na pogląd bitwy. Więc tak, jak już wam wspomniałem, szansa na pożar wynosi 10%. I czy to jest dużo, czy to jest mało? Przy 10 pociskach w salwie to jest, wydaje mi się, że no, w granicach rozsądku. Mogło być lepiej oczywiście, ale nie jest tak tragicznie. Ilość materiałów eksploatacyjnych nie wymaga zwiększenia. Można tu oczywiście wsadzić sobie kanik Hamaj przy zdobyciu dwóch wragów, mieć dodatkowy ładunek i rozbicia i dymu, ale rozbicie nie jest to jakoś kluczowym elementem, a dym no, nie wydłuża za bardzo naszej zabawy tutaj, więc trzeba tego bardzo ostrożnie używać. Z czym wiąże się to, że mamy krótki zasięg? Otóż musimy szukać przestrzałów. Tak jak tutaj widzicie, stoję sobie pod wyspą, strzelam sobie w pancernik. Możemy oczywiście wykorzystywać do tego dym, ale jak już wspomniałem, dym trwa krótko, a przeładowanie jest długie, więc dymu za dużo nie postrzelamy. No i w zasadzie warto też pamiętać, że ten okręt ma pepance. Nie ma tylko pepanców, ale ma pepance i trzeba w odpowiednich sytuacjach się na nie przełączać. Także warto pamiętać, że jest takie uzbrojenie jak przyciski przeciwpancerne. Nie wiem, czy będzie okazja tutaj akurat wykorzystać ten typ uzbrojenia w tej bitwie, nie pamiętam. Ale jeżeli ktoś nam pokazuje burtę, nie jest to jakoś tam mocno daleko, tak powiedzmy poniżej 10 km, no to pakujemy pepance jednak, bo obeczki spoko, tam jakieś pożary wpadną, ale często jednak są te skruszenia. Wydaje mi się, że build bardziej troszeczkę pod pożary będzie tutaj troszeczkę bardziej uniwersalny niż gdybyśmy brali pod Iwchę, bo wtedy już praktycznie nic nie podpalimy, będziemy tylko klepać sobie suchy damage z alfy pocisków, a jak wiadomo, żeby strzelać do kogoś i widzieć po prostu taki damage z artylerii, no to musimy do niego podchodzić. Jak go podpalimy, to możemy go zostawić, wtedy zająć się kimś innym, także to jest taki aspekt uniwersalności wyboru celu, jeżeli tego Iwchę nie mamy i szansa na pożar jest wyższa. Musimy oczywiście zarządzać spotem. Musimy patrzeć, żeby ktoś popłynął przed nami, ktoś nam świecił przeciwnika i żebyśmy my najlepiej byli za jakimś terenem, żebyśmy mogli sobie do niego bezkarnie strzelać, bo ten okręt pancerza nie posiada, a jeżeli posiada, to w takich grubościach, żeby pociski zdążyły się uzbroić trafiając w kadłub. Co to oznacza? Częste dewasty. Jeżeli chodzi o przyspieszenie tego okrętu, to nie jest jakoś super szybki, jeżeli chodzi o ruszanie z miejsca, co dobrze znamy z innych jednostek brytyjskich, mówię oczywiście o dedekach i lekkich krążownikach, to też jest lekki krążek, ale z tym zrywem aż tak dobrze wydaje mi się, że nie jest, także trzeba uważać na manewrowanie. Jeżeli chcecie grać w ruchu, no to wtedy, tak jak mówiłem wam na początku, w ulepszeniach nie dajemy kontroli uszkodzeń, tylko właśnie dajemy sobie przestawienie steru i próbujemy coś zdziałać, kręcąc dupką przed przeciwnikiem, korzystając tym bardziej z tego, że artyleria obraca się jak się obraca, czyli nie musimy czekać, aż nam się wszystko przerzuci na drugą burtę, żeby jakoś tam przeciwnika nękać ogniem z większości naszej artylerii. Przy czym przypominam, że tylna wieża jest najbardziej upośledzona tutaj w tym całym zestawie, no bo musimy bardzo mocno odchylić kadłub, żeby tej tylnej wieży używać, a to się może skończyć niestety bardzo boleśnie, bo już się o tym przekonałem, tych dewastów troszeczkę już na Dido złapałem. Nie jestem z tego zadowolony, ale tak było. Pelotka. Tutaj widzicie, że tych samolocików spadło 9, ale w powietrzu jest ryjek i to chyba niezbyt rozgarnięty, bo lata po prostych liniach, także nic dziwnego, że te samoloty spadają. Tutaj jestem jeszcze w obstawie pancerników, także to nie jest okręt, który będzie decydował o przebiegu bitwy. To jest taki okręt wsparcia. Ja uważam, że najlepszym krążownikiem premium na tierze 6 jest De Grasse. I gdyby on był do wygrania za darmo w takiej formie, w jakiej jest Dido, to bym już nie był wzięty. Na pewno bym wam polecał, żeby to robić za wszelką cenę. A Dido, no można sobie tam trochę poplumkać. Ten 14 km zasięgu to nie jest duże. Ja wiem, że są okręty na wyższych tierach, które mają podobne zasięgi. Nawet niższe, weźmy sobie Atlantę czy Flinta. Ale Atlanta troszeczkę szybciej strzela i troszeczkę inną ma parabolę lotu, więc jesteśmy bardziej uniwersalni, jeżeli chodzi o dobór osłony terenowej. Tutaj aż tak wysoko te pociski nie latają, ale latają dosyć długo, także musimy brać spore poprawki też na to.
tutaj możemy sobie... No jeżeli oczywiście sytuacja pozwala, bo nie w każdej bitwie na tym okręcie zrobimy wynik. Czasami pchając się do przodu, chcąc złapać kogoś w zasięg, wepchniemy się pod solidny ostrzał i albo nie przeżyjemy od dymu do dymu, albo dostaniemy devasta, kiedy będziemy się w tym dymie ustawiać, bo ktoś może nas tam gdzieś z pupy wyświecić, że tak powiem. O, zobaczcie, tutaj płynie Dido, myślę, że tutaj będzie jakaś wymiana na pepance, bo już idą do lufy. Tylko za chwileczkę się tutaj wynurzy za wyspy. Jeżeli chcielibyście recenzję Kanarisa, to dajcie znać w komentarzach, bo ja na chwilę obecną nie grałem tym okrętem jeszcze ani jednej bitwy, mam go w porcie, ale Dido jakoś bardziej mnie interesuje, bo ja bardzo lubię lekkie krążki, zwłaszcza z dymem. Dlatego też może jakoś tak sobie na tym Dido radzę. Pewnie nie pokazują tego moje statystyki na tym okręcie, bo tak jak wam mówiłem, sporo tych devastów wpadło, także głupi błąd i bitwa jest w plecy, a potem trzeba kilkoma ładnymi bitwami to równać, ale ogólnie z moich wyczynów na Dido powiem wam, że jestem umiarkowanie zadowolony. Nie powiem, że jestem zachwycony, że idzie mi zajebiście, ale czasami wsiadają fajne bitwy, gdzie można ten okręcik fajnie wykorzystać. Także ja uważam, że no jest sytuacyjny, nie ma co do tego dyskusji, ale kiedy sytuacja podpasuje, no to możemy sobie fajnie się pobawić, wiedząc, że jesteśmy na takim takiej deszce z papieru, która za chwilę może z pola walki zniknąć. Także to trzeba mieć tylko na uwadze. Zobaczcie, tu było sobie Dido. Lecą kolejne salwy. Gość już się zadymił i już go nie ma. No, pięknie przerzuciliśmy sobie artylerię na drugą stronę. Musicie po prostu uważać na to, gdzie się ustawiacie. Czy macie spota? Jeżeli nie macie spota od kogoś z drużyny na przeciwnika, to musicie się jak najszybciej zawijać. Ewentualnie próbować zrobić jakieś YOLO i pociągnąć ze sobą na jak najwięcej okrętów przeciwnika. Będąc niestety wyposażonym tylko i wyłącznie w 3 torpedy na burtę, raczej wiele nie zdołacie. Wybaczcie, ale gardło mi wysiada. Nie jest to okręt prosty, nie jest to na pewno okręt dla każdego, ale za darmo wydaje mi się, że warto go w swoim porcie mieć i raz na jakiś czas tam wyciągnąć. Gdybym miał się kierować tym, że ma to być okręt naprawdę fajny do gry, przyjemny, to nie byłby to ten okręt. Ja ogólnie lubię ten typ okrętów i dlatego go wybrałem jako pierwszy, w pierwszej kolejności. Mam oczywiście Kanarisa, jak już wspomniałem, ale jeszcze nawet jednej bitwy nie zagrałem. Jeżeli chcecie recenzję tego okrętu, to również napiszcie mi w komentarzu. Z mojej strony to będzie powolutku tyle. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Tutaj zobaczycie jeszcze, jak dostaję popysku od Nowego Meksyku. Mam 3500 HP, także więcej dużo tutaj już nie zdziałam. A pazerność na damage była silniejsza. Liczyłem też na to, że skoro płyną tutaj po mojej prawej dwa pancerniki, to będą mi go świeciły, a ja sobie spokojnie postawię dym. W tym dymie się schowam, będę mógł sobie do niego strzelać. Niestety jeszcze zbytnio chciałem trochę tego damage'u zrobić. No i kończę rozgrywkę. Także z mojej strony wszystko, do usłyszenia. A, przepraszam, ocena. 4,5 na 10, to jest wszystko, co jestem w stanie dać temu okrętowi. Także z mojej strony wszystko, dzięki, do usłyszenia i na razie.